Wideo Gazety Myśli Konserwatywnej. Witamy pana profesora Roberta Gwiazdowskiego. Dzień dobry, panie Robercie. Znajdujemy się we Wrocławiu. Jesteśmy tuż przed konferencją pod tytułem Co po ZUS-ie? No i to pytanie kieruję właśnie do pana. ZUS przetrwa. Z bardzo prostego powodu. No, ktoś musi nam wypłacać te emerytury. Tylko w ZUS-ie zamiast 45 tysięcy osób, które są dziś zatrudnione, może pracować 45 osób i wypłacać nam emerytury obywatelskie. Emerytura jest świadczeniem społecznym. Nie ma najmniejszego powodu, żeby była zróżnicowana. Niektórzy co prawda twierdzą, że płacą wyższe składki, to powinni mieć wyższe emerytury. No ale oni nie rozumieją, że nie płacą żadnych składek. Płacą podatek celowy. Podatek, z którego finansowane są emerytury dziś wypłacane. Czyli emerytury ich rodziców i dziadków. A oni mają nadzieję, że na ich emerytury będą płacić składkę ich dzieci i wnuki. Pierwszy warunek jest taki, że muszą zrobić te dzieci i wnuki, a to im idzie kiepsko. Więc nie ma szans, żeby zmniejszająca się ilość młodych pracujących utrzymała zwiększającą się ilość starych niepracujących. Nie można oczywiście zapomnieć o tych niepracujących. Trzeba im coś dać, bo oni przecież ostatecznie płacili te swoje składki. Można dać wszystkim tyle samo, dzięki czemu ZUS zaoszczędzi miliardy złotych. Bo ja przypomnę, że dziś ZUS wydaje na swoje własne funkcjonowanie, na liczenie tych absurdalnych różnic w emeryturach 4,5 miliarda złotych rocznie. Jakby w ZUS-ie pracowało mniej osób, a mogłoby tak być, jakby wszyscy mieli taką samą emeryturę, no to byśmy natychmiast mieli więcej na te emerytury. A pracownicy ZUS-u wcale nie muszą iść na ulicę. To znaczy, ja bym ich wysłał na ulicę, ale nie w tym sensie, żeby ich zwolnić z roboty, bo oni powinni zamiast liczyć PIT dla emeryta od emerytury, którą on ma z PIT-u zapłaconego bez kogoś innego, mogliby chodzić po tych ulicach i patrzeć, gdzie tu, na której stacji benzynowej dosyć dziwnie niska jest cena oleju napędowego i wszczynać tam kontrolę. Wspomniał pan o emeryturze obywatelskiej. No, czy nie byłoby to troszkę nieuczciwe w stosunku do osób, które do tej pory płacą dość wysokie składki emerytalne? Czy nie spowodowałoby to jednak niezadowolenia społecznego? I tak, będą emerytury obywatelskie i tak. Przy utrzymaniu tego absurdalnego systemu, który jest dzisiaj, około 2050 roku, trzech na czterech emerytów i tak będzie miało najniższą emeryturę. Czyli w zasadzie można powiedzieć emeryturę obywatelską. Jeden z czterech będzie miał troszeczkę więcej. To troszeczkę to może być 10 zł, 20, może 100. Więc jeszcze raz powtórzę. Utrzymywanie absurdalnego systemu, który absorbuje 4,5 miliarda złotych po to, żeby co czwarty emeryt miał zdziebko wyższą emeryturę, jest po prostu ekonomicznym nonsensem. Czyli na chwilę obecną de facto cały system emerytalny nie jest de facto dla nas w jakikolwiek sposób pomocny i, że tak powiem, do udźwignięcia dla naszego budżetu, tylko jest po prostu sposobem na drenaż naszych kieszeni. No nie do końca. Dlatego, że kiedyś stworzyliśmy system emerytalny i z tego systemu nie wyjdziemy. Nikt dzisiaj przy zdrowych zmysłach nie powie, żeby zostawić emerytów samych sobie, niech najwyżej pojadą do Holandii, tam jest eutanazja. Tych emerytów, którzy dzisiaj nie pracują, trzeba utrzymywać. Natomiast absurdem są polityczne pomysły, na przykład obniżenia wieku emerytalnego. Nie da się. I rząd wie, że się nie da, dlatego proponuje jednak emerytom, żeby zostali w robocie, 10 tysięcy dostaną. Tak? Co pokazuje, że wiecznie żywa jest leninowska zasada przewagi polityki nad ekonomią, nad gospodarką. Tutaj zdecydowanie przeważyła polityka niż gospodarka. Emerytury jakieś będą.
tylko powinniśmy jak najszybciej zracjonalizować ten system. Czyli wiemy, ile mamy pieniędzy, nie musimy więcej wydawać na utrzymanie tego systemu. Możemy wydawać znacznie mniej, ten system może być prosty. A skoro dzisiaj wydajemy na jego utrzymanie dużo, czyli wydajemy tych pieniędzy z kieszeni podatników, to teraz pytanie, jak niezadowolenie społeczne i może się ujawnić i kiedy ono nastąpi? Czy sądzi pan, że ludzie będą dalej dawać się, powiedzmy, mamić tym politykom i politycznym obietnicom, czy w końcu przejrzą na oczy i kto wie, może przestaną płacić te składki, na przykład przejdą do szarej strefy? No, póki co dają się mamić, ale w pewnym momencie nie będzie czym ich mamić, bo dopóki my płacimy, to jakoś to funkcjonuje, tak jak jest, wie pan, w piramidzie finansowej. Tak? Ludzie zaczynają wpłacać, bo są przyciągnięci perspektywą wysokich zysków. No i część z nich dostaje. W związku z czym opowiadają, jak to fantastycznie jest dostawać. Więc coraz więcej osób dobrowolnie przystępuje i płaci te swoje składki. W pewnym momencie system mówi, bum, nie ma. My nie mamy wyboru. To nie jest tak, że możemy przystąpić albo nie przystąpić. Mamy przymusową piramidę finansową. I ta piramida finansowa fantastycznie funkcjonowała dopóki rodziło się więcej dzieci niż umierało dorosłych. No ale politycy przez swoją głupią politykę opodatkowania pracy, która powodowała, że pracy było mniej, było większe bezrobocie, która powodowała, że dwoje małżonków w rodzinie musiało pracować na utrzymanie dziecka, tych dzieci zaczęło się rodzić mniej. No a to nie jest tak, że można zmienić sobie premiera, prezesa ZUS-u i dzieci zacznie się urodzić więcej, bo nawet jak się ich troszeczkę więcej urodzi, to one na rynek pracy trafią za lat 20. A co przez te 20? No, na to politycy niestety nie mają odpowiedzi, ale oni mają to gdzieś. Bo już oni nie będą u władzy. Bo to nie oni. Co prawda, pan premier Morawiecki powiedział, że będą rządzić do 2031 roku. Pierwszy kryzys w ZUS-ie zacznie się taki poważniejszy około 2025. No, ale tak naprawdę katastrofa to będzie w 2050. No dobrze, a co w takim razie po emeryturach obywatelskich? Będzie coś, czy sądzi pan, że one przetrwają i będą, powiedzmy, nam towarzyszyły już do końca naszych dziejów? No na pewno. Trzeba będzie w jakiś sposób ludzi, tych, którzy są niezdolni do pracy, utrzymywać. Dlatego, że kiedyś rozpoczęto ten proces i ciężko się z niego wycofać. Nie ma jak się w zasadzie z niego wycofać. No więc państwo będzie musiało te emerytury w jakiś sposób płacić tym, którzy nie są zdolni do pracy. No, ale ja bardzo przepraszam, jak się ma 65 lat, to wielu z nas jest zdolnych do pracy. My będziemy musieli zmierzyć się z rzeczywistością, będziemy musieli tworzyć miejsca pracy właśnie dla tych 65-latków czy 70-latków. Jak Bismarck wprowadzał system emerytalny w Niemczech, no to wiek emerytalny był 70 lat. Dam sobie palec uciąć, że u nas niedługo też będzie. Mhm. Czy w takim razie przed nami długi czas jeszcze tych dużych składek emerytalnych? Czy sądzi pan, że te emerytury obywatelskie to kwestia kilku najbliższych lat? No niestety, to nie jest kwestia kilku najbliższych lat, bo przez te kilka najbliższych lat jeszcze jakoś będzie. Ludzie postępują rozsądnie dopiero wówczas, gdy wszystkie inne możliwości zawiodą. W związku z tym teraz mamy jakieś możliwości, tak, poprzedni rząd wziął troszeczkę z OFE, ten rząd weźmie resztę z tego OFE, dociśnie sprężyny podatkowe i jakoś do tego 2019 roku pewnie dojedzie. Problemem, powtarzam, zaczną się około 2025, no bo wtedy zacznie przychodzić na emerytury powojenny, pierwszy powojenny wyż demograficzny, ten, który pojawił się w Polsce zaraz po końcu II wojny światowej. To pozostaje nam sobie życzyć, żeby ta przemiana przeszła jak najmniej boleśnie dla nas, no bo chyba tylko tyle możemy zrobić jako obywatele. No, to nie będzie bezbolesne. To będzie bolesne, im prędzej sobie to uświadomimy, tym będziemy lepiej mogli się do tego przygotować. Ja powtarzam, po pierwsze róbcie dzieci, po drugie oszczędzajcie.
nie ma innej możliwości. No to może skończmy tymi dobrymi radami. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję.